Witam Was w zapowiadanym przeze mnie odcinku na temat routerów na popularnym serwisie ogłoszeniowym OLX, czyli sprawdzamy routery pod kątem wiarygodności i spłacenia sprzętu. Właśnie teraz będziemy przechodzić do pierwszego routera, jakim jest tutaj, wybrałem H155. Na sam początek wybrałem routery, które albo wydawały mi się podejrzane, albo po prostu był numer e-mail do sprawdzenia łatwo, lekko i przyjemnie, żeby też nie pisać do ludzi i nie zawracać im gitary. Czy 680 zł dosyć tanio wydawało mi się, co prawda tylko odbiór osobisty w Krakowie, ale myślę sobie, no dosyć tanio, fajnie, mamy tutaj numer e-mail podany, już sobie go skopiujemy, ja oczywiście już sprawdziłem ten numer, bo ten router jest dostępny tylko w Playu i w Plusie. Właścicielem urządzenia nie jest P4 z Pezo. Sprawdzimy również takie urządzenie w Plusie. 389, jeżeli się nie mylę, końcówka. Zaraz Plus, tak, 389. Nie ma możliwości weryfikacji podanego numeru e-mail, co oznacza, że ani w Plusie, ani w Playu nie jest on na stanie. A samo ogłoszenie, no poza ceną, wydaje się nawet dosyć legitne, bo i mamy i numer e-mail i naprawdę wygląda to legitnie, tak bym powiedział. Tym bardziej, że odbiór osobisty na terenie Krakowa. Tutaj mamy dosyć ciekawą sytuację, dosyć drogi router. Tutaj również mamy numer e-mail podany tutaj. I tak, sprawdziłem ten router, on jest akurat czysty, tym bardziej, że tutaj mamy informację, że router leżał 2 lata i myślę, że gwarancja minęła i to jest 825 końcóweczka, nie jest właścicielem również Polkomtel, nie jest właścicielem tego routera, jak i u innych operatorów również sprawdziłem ten, to była 25 końcóweczka. U żadnego z operatorów nie brak danych, tutaj oczywiście też, tak jak mówię, u żadnego z operatorów ten router nie jest możliwy, ponieważ nie posiadamy danych o urządzeniu, więc jak widzicie, w Playu również możemy go sobie sprawdzić, już przekopiowuję tylko numer e-mail. Widzicie, właścicielem urządzenia nie jest P4, czyli możemy domniemywać, że akurat w przypadku tego tutaj jest wszystko legitnie i faktycznie tak jak tutaj ktoś pisze, w tym przypadku Rafał, router jest całkowicie spłacony i możemy domniemywać, że faktycznie tak było, że ten router leżał 2 lata w szufladzie. Kolejny router 5G CPE5, tutaj mieliśmy CPE Pro 2, tutaj mamy CPE5, ten router jest dostępny, tak jak mówiłem wcześniej, tylko w Plusie i w Playu. Mamy informację, że to jest dystrybucja playowa, kopiujemy sobie numer e-mail, tutaj mamy podany. Możemy sobie grafikę w nowej karcie otworzyć, żebyście widzieli, że jest widoczny numer e-mail, przekopiujemy sobie tutaj. 322, żebyście widzieli, że tak jest. Jeszcze raz sobie otworzymy. 322 końcóweczka. Właścicielem urządzenia nie jest P4, czyli router jak najbardziej legitny. Tym bardziej, że właśnie tutaj mam numer e-mail i cena odpowiada faktycznej rynkowej cenie 777 zł. Czyli jak najbardziej jest legitnie. Tutaj mamy również urządzenie tym razem ZTE MC889, czyli ODU od ZTE. Tutaj mamy częściowo podany numer e-mail, ponieważ mamy kod kreskowy. Ja jeszcze poprosiłem, żeby zweryfikować ten kod kreskowy. Tak, faktycznie jest zgodny z tym, co tutaj mamy. To ODU jest legitne. W T-Mobile nie mają informacji o tym sprzęcie. W Plusie również nie ma możliwości weryfikacji takiego modelu i w Orange'u również sprawdzałem ten sprzęt 407, również nie jest możliwa
Weryfikacja, czyli jak najbardziej tutaj pan Dominik daje okejkę. Cena też się zgadza, zgodna z tą rynkową, daje okejkę. Jest jak najbardziej git. Tutaj mamy od razu router, gdzie od razu na pierwszym zdjęciu mamy numer e-mail. Dystrybucja plusowska, bo opakowanie nam już to zdradza. Sprawdziłem go w plusie, niestety nie mogę sprawdzić tych routerów. Bardzo chciałbym sprawdzić się w Netia, ale niestety Netia nie udostępniła mi takich danych. Pisałem maila, niestety, niestety, ale nie. I tutaj również mogę wam pokazać w plusie. Ten router sprawdziłem, 174. Nie ma możliwości weryfikacji dla podanego numeru e-mail. Natomiast tutaj przechodzimy już do pana PPP. Niestety tutaj no, daje fakturę zakupu, ale problem jest w tym. To jest router, tak jak mi pan napisał, bo kontaktowałem się tutaj z T-Mobile'a. A co to zmienia? Ja napisałem, że chciałbym prosić numer e-mail. Nie, ale chcę go sprawdzić pod kątem własności sprzętu, czy został już spłacony. Ponieważ robię materiał na YouTube, napisałem mu pan szczerze. Niestety pan nie odpisał mi, czy router został już spłacony, czy nie. Mam wątpliwości co do tego routera, bo nie jestem w stanie sprawdzić jego legitymności pod względem numeru e-mail. Więc T-Mobile, możemy się tylko domyślać, skoro 24 miesiące od daty zakupu tutaj jeszcze jest gwarancja, to możemy się tylko domyśleć, że ten router może nie być jeszcze spłacony. I tutaj mam wisienkę na torcie, creme de la creme, TP-Linka NX510V. Nowy T-Mobile'a, napisałem o numer e-mail, ponieważ tutaj nie ma nigdzie na w ogłoszeniu. Ja napisałem, że dziękuję, żeby było ładnie, pan Sylwek. I napiszę później do pana Sylwka oczywiście o tym, że ten router jest niespłacony, ponieważ pan Sylwek wysłał mi numer e-mail i niestety okazało się, że router jest własnością T-Mobile Polska S.A., posiadacz nie ma prawa go sprzedać. Czyli niestety, panie Sylwku, jeżeli pan mnie tutaj ogląda, niestety tego routera pan sprzedać nie może. Dopóki pan go nie spłaci, ten router należy do T-Mobile'a. Bardzo mi przykro. Ja napiszę później panu wiadomość, żeby pan wiedział, co z takim routerem zrobić i kiedy może pan go sprzedać. I chciałbym, żebyście właśnie przez takie rzeczy jak ten czy poprzedni router zwracali uwagę, ponieważ no, to, że sprzedawca podaje ten numer e-mail, nie oznacza zawsze, że albo i nie podaje, nie oznacza, że tutaj jest wszystko ok. Więc jeżeli wy macie jakieś tutaj zastrzeżenia co do routerów, sprawdzajcie sobie tutaj na stronkach operatorów, sprawdź swój e-mail, sprawdzenie numeru e-mail. Tutaj naprawdę nie jest to problemem, żeby sprawdzić tutaj numer e-mail. Tak samo ma taką stronę plus, jak i play, także spokojnie u każdego macie takie stronki, nie ma z tym żadnego problemu, aby sobie sprawdzić tutaj numer e-mail. Naprawdę sprawdzajcie te routery, bo jak widzicie, tutaj na moich przypadkach kilka routerów faktycznie było legitnych, ale czym dalej w las, czym trzeba było wpisać o numery e-mail do ludzi, tym widzicie, że te routery często nie są po prostu ludzi. A coś, okej, okay, może się zdarzyć tak, że kupicie i ktoś będzie spłacał, a może się okazać tak, że kupicie, takie routery wam zablokują i tyle z tego. Jeżeli macie pytania dotyczące internetu mobilnego, światłowodu, wyboru oferty / urządzenia, napiszcie je w komentarzu na maila tenodneta@gmail.com, wiadomości prywatnej na Facebooku, tenodneta, Instagramie, tenodneta.pl. Linki są oczywiście w opisie, hashtag autopromocja. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć!